Witajcie moi drodzy. Dziś mamy piątek, 15 maja. Dzisiejszy dzień również chcemy rozpocząć od Słowa Bożego. Z Biblią na co dzień, na dzisiaj są słowa z 5 Księgi Mojżeszowej, z 26 rozdziału, wiersz 7. Pan wysłuchał naszego głosu i wejrzał na naszą udrękę i mozuł oraz na nasz ucisk. I z Ewangelii według świętego Łukasza, z rozdziału 18, 7 wiersz. Czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie długo zwlekał? Kiedy czytam te fragmenty Słowa Bożego, od razu na myśl przychodzi mi problem bezpieczeństwa. Tego, czy czujemy się bezpieczni i na czym budujemy swoje poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że dzisiaj jest to ważne pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Czy czujesz się bezpieczny? Albo co jest gwarantem Twojego bezpieczeństwa? Jak reagujesz wtedy, kiedy coś pod Twoimi nogami się sypie? Kiedy Twoje poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane? Myślę, że poczucie bezpieczeństwa wielu z nas w sytuacji, w której się znajdujemy, jest zachwiane. Wielu obawia się o swoje zdrowie, życie. Wielu mówi, że czuje się niebezpiecznie i szukamy sposobu na to, aby z tym brakiem bezpieczeństwa sobie poradzić. Różnie reagujemy na brak poczucia bezpieczeństwa. Niemowlaki, małe dzieci, wtedy kiedy czują się niebezpieczne lub kiedy czegoś im brakuje, bardzo mocno wtulają się w swoją mamę. Przy niej, w jej bliskości, czują się bezpieczne. Przez cały czas przed porodem wsłuchiwały się w bicie jej serca, a później to bicie serca pozwala również ukoić stres, strach, pozwala na nowo odnaleźć poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja pragnienia. Kiedy dzieci trochę podrastają, również u swoich rodziców szukają poczucia bezpieczeństwa. Kiedy obserwuję moje dwie córki, często bawią się doskonale, ale gdy coś je przestraszy, wtedy przybiegają do mnie, do żony i szukają bezpieczeństwa na kolanach, w bliskości tych, którzy są starsi, w bliskości tych, u których wiedzą, że znajdą bezpieczeństwo, znajdą obronę. No i po jakimś czasie uspokajają się i wracają do swoich zajęć. Kiedy jesteśmy starsi, nieraz próbujemy swojego poczucia bezpieczeństwa szukać sami w sobie, w swoich zdolnościach, w swoich talentach. Niejeden szuka bezpieczeństwa w tym, co posiada, w swojej pracy. Ale jak widzimy, moi drodzy, to również te rzeczy bywają bardzo ulotne. Łatwo je stracić, łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. No i potem nasze poczucie bezpieczeństwa bywa zachwiane. Oba fragmenty Słowa Bożego, które dzisiaj nam daje książeczka z Biblią na co dzień, pokazują, że prawdziwe bezpieczeństwo jest wtedy, kiedy jesteśmy blisko Pana Boga. Że Pan Bóg się troszczy o tych, którzy Jemu ufają. Że Boża ręka jest ciągle wyciągnięta. Że On chce przygarnąć mnie i Ciebie. A wtedy, kiedy czujemy się zagrożeni, możemy być pewni, że Jego oczy nie są odwrócone. Fragment z 5 Księgi Mojżeszowej jest fragmentem dziękczynienia. Za to, że Pan Bóg okazał się wierny, za to, że wyrwał ludzi z niewoli egipskiej i za to, że w Jego bliskości teraz mogą czuć się bezpiecznie. Pan Bóg chce również Tobie dawać poczucie bezpieczeństwa. Wystarczy przyjść do Niego. Wystarczy zawołać. Wystarczy poprosić. W Ewangelii czytamy słowa: czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają we dnie i w nocy? Zawołaj do Boga. Powiedz Mu, co leży Ci na sercu. Powiedz Mu wtedy, kiedy czujesz się niebezpiecznie, wtedy, kiedy boisz się o siebie, o swoich bliskich, kiedy boisz się o to, co będzie lub co przyniesie następny dzień. On Cię wysłucha. On Cię też nie zawiedzie. On swój pokój chce wlać w Twoje serce. Pokój, którego nie da świat. Pokój, którego nie doświadczysz nigdzie indziej, ani przy nikim innym. Ten pokój jest na wyciągnięcie ręki. Ten pokój jest bardzo blisko. Ten pokój jest w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Zachęcam Cię do tego, abyś dzisiaj, teraz rozpoczynając nowy dzień, zawołał krótko w swojej modlitwie do Boga. Powierzył Mu wszystkie swoje troski, problemy, wszystko to, co chwieje Twoim życiem.
i prosił go o to, aby twoje poczucie bezpieczeństwa było oparte na solidnym fundamencie, na Bogu. Na Bogu, który nie zawiódł ani ludzi w Starym Testamencie, ani w Nowym Testamencie, bo w Jezusie Chrystusie pokazał swoją moc i swoją wierność. Na Bogu, który się nie zmienia. I dzisiaj również nie zawiedzie ciebie. To wspaniałe, że do takiego Boga możemy zawołać. Zachęcam cię do właśnie takiej modlitwy dzisiejszego poranka. No i życzę dobrego dnia i Bożego błogosławieństwa. Do zobaczenia znowu.